Dziękuję. Dzień dobry, witam Państwa w ten niedzielny poranek na pierwszej prelekcji. Jestem zaszczycony, że trafiliście tutaj Państwo na to na antresolę. Ja się nazywam Marcin Garbowski. Jestem, no, już tak się złożyło, doktorem filozofii Bohulu aktualnie. Jestem tak mniej związany z uczelnią. Natomiast organizator poprosił mnie o to, żeby przygotować prelekcję taką bardziej popularną, naukową, właśnie w tematyce transhumanistycznej. I tak chciałem się upewnić, niektóre osoby tutaj są stałymi bywalcami, ale ktoś z Państwa nie słyszał wcześniej o terminie transhumanizm i to jest dla Was jakiś wprowadzający mniej więcej prelekcja? Trudno mi jest ocenić po tych reakcjach, jak powiedzmy duża jest to wiedza w tym zakresie. Dobrze. Natomiast w dzisiejszym moim wystąpieniu, jako że no to jest taka bardziej popularna, naukowa pogadanka, to nie będę wychodzić jeszcze z jakąś taką tezą, tylko na początku przypomnijmy sobie, czym jest ten transhumanizm. Trochę podamy no, parę koncepcji, terminów przykładowych, które w ramach tego ruchu się wyłoniły na przestrzeni lat. A potem przejdziemy do części, jak to się ma w ogóle do tej ekspansji kosmicznej. No więc transhumanizm jako termin, można powiedzieć, wyłonił się w XX wieku. Jego takim pierwotnym twórcą był Julian Huxley, brat Aldousa Huxleya, autora Nowego Wspaniałego Świata. Taka ciekawostka, Julian Huxley jest twórcą syntetycznej teorii ewolucji, w sensie łączącej ewolucjonizm darwinistyczny i genetykę Mendla szeroko rozumianą, więc można powiedzieć, to w zasadzie on doprowadził do takiego uzupełnienia tych dwóch teorii, dzięki której no, cała ta hipoteza stała się znacznie bardziej spójna. Jednocześnie był to twórca UNESCO, znaczy jeden z założycieli UNESCO i World Wildlife Fund, więc można powiedzieć, że u swojego zarania transhumanizm nie był wcale jakąś taką no, zupełnie niszową, można powiedzieć, wychodzącą z samego science fiction ideą, tylko no, za tym stały jakieś poważne persony. Ten termin, który początkowo oznaczał ruch, który miał na celu wzięcie swojej ewolucji we własne ręce, można powiedzieć, czyli trochę taką, można powiedzieć, byśmy powiedzieli, eugenikę liberalną, czy tam taką no, osobistą, no, przekształca się na przestrzeni lat i współczesne rozumienie transhumanizmu to są lata 90. Przede wszystkim tacy autorzy jak Max Moore czy Nick Bostrom, którzy sformułowali taką podwójną, można powiedzieć, definicję. Jedna to jest
transhumanizm jako ruch społeczno-ideowy, który dąży do przekształcania natury człowieka przy pomocy nowoczesnych, daleko ingerujących technologii, takich jak biotechnologia, cybernetyka, nanotechnologia i tak dalej. A drugi aspekt to, można powiedzieć, refleksja na ten temat, czyli taki trochę meta-transhumanizm. I jeżeli chodzi, no, można powiedzieć, ta chęć doskonalenia człowieka, oczywiście no, nie jest tylko dwudziestowieczna. Korzenie są znacznie starsze. Tutaj można powiedzieć, na slajdzie są wspomniane tylko takie bardziej współczesne, natomiast zarówno w tych eposach starożytnych, takich mit o Gilgameszu czy Prometeuszu, gdzie jest właśnie dążenie do nieśmiertelności, doskonałości, do takiego przebóstwienia, ten motyw transhumanistyczny, inspiracje transhumanistyczne występują. Chociaż dopiero można powiedzieć rewolucja naukowa, czyli to czasy nowożytne, w szczególności Franciszka Bacona i Nowego Organonu i dalej oświecenia pozytywizmu. To były czasy, kiedy zauważono, że dzięki owocom techniki, technologii można te mitologiczne cele będzie kiedyś w przyszłości osiągać. I najbardziej takim, można powiedzieć, prominentnym autorem wciąż, który można powiedzieć jest takim wzorcowym transhumanistą SEL, to jest Ray Kurzweil, który jest autorem książki Nadchodzi osobliwość, opublikowanej również w języku polskim, która tam no, przewiduje, że już do roku 2030 powstaną sztuczna inteligencja przewyższająca w jakiś istotny sposób, czy taka ogólna sztuczna inteligencja dorównująca w jakiś sposób inteligencji ludzkiej. A mniej więcej w roku 2045 ma nastąpić tak zwana osobliwość technologiczna, czyli wykładniczym postępem ta sztuczna inteligencja ma, no, tak jakby, no, można powiedzieć, no, przekształcić rzeczywistość do takiego stopnia, że ona będzie z naszej perspektywy niepoznawalna, że my będziemy takimi jakby mrówkami wobec tego postępu. No, oczywiście jest tak, że ta idea sama z siebie nie pochodzi z science fiction, natomiast w wielu dziełach literackich i filmowych motywy związane z tym doskonaleniem technologicznym człowieka, przekształcaniem tej rzeczywistości, rzecz jasna, występuje. I to zarówno, można powiedzieć, w tej klasycznym science fiction z lat 50., tak, 50., 60., czyli Złoty Wiek, czy tak z autorzy jak Isaac Asimov, Stanisław Lem, Arthur C. Clarke i tak dalej. Można powiedzieć, i Heinlein też. Natomiast można powiedzieć, że po pewnym
od pewnego momentu zarówno science fiction i transhumanizm niejako napędzały się. W szczególności powiedziałbym to tak na marginesie, że w latach 90. bardziej Brin, tak, Anthony Watts i tak dalej, czyli czasy, można powiedzieć, które w naszym świecie, w tym świecie polityki, społecznej i tak dalej, kojarzą się z takim, można powiedzieć, unipolarnym momentem, że oto skończyła się zimna wojna, skończyły się jakieś takie, można powiedzieć, istotne konflikty między państwami i w tej chwili, znaczy wówczas kraje będą mogły się zająć jakimiś ambitnymi, globalnymi projektami związanymi chociażby tam z klimatem, likwidacją biedy, czy właśnie ekspansją kosmiczną. To się oczywiście trochę później pokomplikowało. Transhumanizm też niejedno ma imię. Poza... Ja w swojej pracy w zasadzie pisałem, że od strony takiej, można powiedzieć, filozoficzno-metodologicznej, to transhumanizm jest, można powiedzieć, taką meta-ideologią, który posiada pewien ideowy rdzeń, pewien zestaw podstawowych postulatów związanych z afirmacją tego postępu technicznego. A poza tym, jeżeli chodzi o partykularne cele związane z tym, w jaką stronę ma ten postęp techniczny iść, no to tutaj jest spore pole do wyboru. I ten taki najbardziej, można powiedzieć, hurra optymistyczny wariant kurzweilowski, który trochę teraz przechodzi do lamusa, albo przynajmniej w aktualnych realiach, które już nie są takie optymistyczne jak w latach 90., w sensie trajektoria chociażby relacji międzynarodowych jest skłania nas ku innym refleksjom niż to, że czeka nas świetlana przyszłość jako jedna zjednoczona ludzkość, tak? Ale w pewnym momencie takim najbardziej głośnym, można powiedzieć, podtypem transhumanizmu to był właśnie ten singularitarianizm. Popularnym dosyć ruchem, również bardziej historycznie, to technogajanizm, czyli próba rozwiązania problemów ekologicznych planety przy pomocy technologii. Tak? Szczerze powiedziawszy, ja też byłem trochę w takim obozie, że w zasadzie dzięki postępowi technologicznemu te wszystkie problemy, o których jest mowa w tym takim dyskursie, ja bym powiedział, bardziej posthumanistycznym, czyli związanym z katastrofą klimatyczną, ekologiczną i tak dalej, że to wszystko da się rozwiązać przy pomocy technologii. No, jakimś takim przykładem takiego myślenia można dostrzec u Jeffa Bezosa. To też warto wspomnieć, że transhumanizm jest, o ile dziwnie może brzmieć, to jest poważnie traktowane przez dwóch najbogatszych ludzi świata, czyli Ilona Muska i Jeffa Bezosa. No ale wracając do tego technogenizmu, to Jeff Bezos jest zwolennikiem, można powiedzieć, wyniesienia całego ciężkiego przemysłu w kosmos, a pozostawienia Ziemi jako takiego właśnie rezerwatu, który jest pozostawiony w dużej mierze sam sobie, tak? Czyli trochę, żeby
trochę pogodzić tą taką, można powiedzieć, chęć zachowania, czy tam nie ingerowania w bioróżnorodność z chęcią no, ekspansji gatunku ludzkiego. No, co ważne, jeżeli chodzi o politykę, to transhumanizm jest kompatybilny praktycznie z każdym rodzajem no, ideologii politycznej, tak? No, tutaj wymieniony jest taki, no, taki bardziej popularny, czy przynajmniej dyskutowany swego czasu nurty jak demokratyczny, czy tam socjaldemokratyczny transhumanizm, który miał na celu zasadniczo poszerzenie praw obywatelskich na nie tylko na ludzi, ale też na inne, można powiedzieć, inteligentne organizmy żywe, no, w pokroju tam delfinów naczelnych i tak dalej, ale także w przyszłości właśnie sztucznej inteligencji i tak dalej, czyli odejście od praw człowieka do takich praw osobowych. Tak, no. Aczkolwiek powiem wam, że jednym z takich moich najbardziej ekstremalnych, bym powiedział, doświadczeń związanych z polityką transhumanistyczną było to, jak uczestniczyłem jako przedstawiciel, taki nieformalny przedstawiciel polskiego środowiska transhumanistycznego na kolu 8 lat temu, na którym byli przedstawiciele różnych europejskich krajów i mówili o swoich pomysłach na rozwój społeczności transhumanistycznych w poszczególnych krajach. I najbardziej wówczas już, to było po aneksji Krymu, najbardziej można powiedzieć takie radykalne poglądy mieli z jednej strony Ukraińcy, a z drugiej strony Rosjanie, którzy właściwie mówili wprost, że oni chcieliby wykorzystać tą technologię po to, żeby stworzyć coś na zasadzie takiego mózgu roju dla danego narodu, dzięki któremu będą mogli zdominować inne, tak? No więc w ogóle można powiedzieć już na tamtym etapie ten taki aspekt wykorzystania postępu technicznego dla dobra ludzkości został, dla całej ludzkości został pominięty i technologia miała służyć właśnie zyskaniu tej brutalnej przewagi nad przeciwnikiem. Nie można oddzielić transhumanizmu od eugeniki, gdyż mają one wspólne korzenie, prawda? To jest, można powiedzieć, to jest po trosze błąd genetyczny w tym sensie, że to jest trochę tak, jakby powiedzieć, że nie wiem, chrześcijaństwo i islam są judaizmem, ponieważ mają korzenie tam w... Przecież tak jest. Ten. Znaczy powiem tak. Nie, no, ja jestem jak najbardziej za tą interaktywną formą. Jeżeli chodzi o eugenikę, to korzenie, rzecz jasna, w dużej mierze się pokrywają, tak? Z tym, że no, ten pogląd u tych transhumanistów, przynajmniej nazwijmy to tych świeckich transhumanistów, bo warto wspomnieć o tym, że poza wariantami politycznymi, jakimiś właśnie ideologicznymi, są też religijne warianty transhumanizmu, które zyskują na jakiejś popularności. Pierwszym jakimś takim odłamem był mormoński transhumanizm, ale pojawia się też no, taki no, oczywiście nieortodoksyjny, ale jednak transhumanizm chrześcijański, który stara się, można powiedzieć, no, trochę dosłownie interpretować no,
nie te postulaty, no, proroctwa biblijne, tak, czy chrześcijańskie dotyczące tam właśnie apokalipsy i tak dalej, właśnie przebóstwienia człowieka, wskrzeszenia umarłych i tak dalej właśnie za pomocą technologii, tak. No, więc można powiedzieć, że tutaj kwestia jest pewnych motywacji tego, czy na przykład właśnie te eugeniczne technologie, tak, miałyby być wykorzystywane odgórnie czy dobrowolnie, tak? Więc pytanie, to jest oczywiście pytanie na zupełnie jeszcze inną dyskusję, na ile w dzisiejszych czasach, kiedy mamy tak duże możliwości wpływu na ludzką świadomość, czy nawet podświadomość przy pomocy internetu, mediów społecznościowych, czy możemy w ogóle mówić o dobrowolności, tak? No ale przyjmujemy mimo wszystko, że dopóki ktoś nam nie daje przykazu takiego, że ty masz iść do sterylizacji, a ty masz się tam rozmnażać i tak dalej, dopóki nie ma przymusu jakiegoś instytucjonalnego, no to te kryteria są mimo wszystko dosyć odróżniające ten transhumanizm współczesny od eugeniki sprzed II wojny światowej. No, jeszcze z takich drobiazgów, oczywiście jednym z takich postulatów, który też się przewijał, ale znowuż trochę słabnie w ostatnich latach, to jest immortalizm, czyli dążenie do fizycznej nieśmiertelności, rozumianej w ten sposób, że przy pomocy technologii uda nam się doprowadzić do takiego stanu, gdzie śmierć stanie się, nie będzie już, że tak powiem, naszym przeznaczeniem, nie będzie czegoś takiego jak przypadkowa śmierć, tylko będzie, no można powiedzieć, wyłącznie dobrowolna, tak? No bo to jest przy takim założeniu, pierwsze, że w tym takim można powiedzieć... Bardzo interesujący problem. Chciałbym zapytać pana, żeby pan powiedział tak osobiście, że chciałby pan, żeby do takiego stanu doszło? Osobiście uważam, że to jest bardzo trudne do wykonania. Czy bym chciał, tak? Kwestia jest taka, o ile teraz, powiedzmy, potrafi być taka sytuacja w pracy, że szef pracownika, że będzie teoretycznie żył tak samo długo jak ten pracownik, no tak to jak kraluka pod butem. W momencie, gdy taka technologia zostałaby opanowana, wynaleziona, i ten szef mógłby żyć na przykład, powiedzmy, ona byłaby jeszcze niedopracowana, na przykład mógłby żyć 700 lat, załóżmy, o ile bardziej tak byłoby buta, mnie albo pana, pani nie miałem do czego zmierzać. Ale pytanie, czy chodzi o rozwarstwienie społeczne spowodowane dostępem do technologii, także niektórzy będą żyli ileś set lat, a inni kilkadziesiąt, tak? Oczywiście, jeżeli chodzi o kwestię dostępu do technologii, no to tutaj właśnie można powiedzieć, jest pogrzebane i też o tym wspominałem podczas wczorajszej takiej naszej debaty oksfordzkiej na temat postapokalipsy. Także wiele tych decyzji związanych z wykorzystaniem technologii nie jest związana z technologią jako taką, tak? No bo to jest narzędzie, które da jakieś takie możliwość, tak, realizacji. Tutaj pytanie jest, czy po prostu ten czynnik wolitywny, czyli to decyzje ludzkie, jakaś taka ludzka słabość, chęć zdominowania nad innymi nie jest na tyle silna, tak? To nie jest na tyle groźny, można powiedzieć, czynnik w tym wszystkim, że nie warto rozwijać pewnych gałęzi technologii, chociażby
z tej przyczyny, że jak jakiś pierwszy, nazwijmy przykładowo, nie wiem, Putin czy ktoś inny, kto nie jest lubiany, tak, uzyska jakąś taką technologię, która zdominuje całą resztę, czy nie warto właśnie dokonać jakiegoś moratorium, tak jak teoretycznie jest moratorium na różnego rodzaju, wykorzystanie różnego rodzaju broni, tak? Słucham? To jest jeszcze inny aspekt, który moglibyśmy przejść przy okazji dyskusji o krytyce transhumanizmu, że do postulatów transhumanistycznych związanych właśnie z postępem sztucznej inteligencji, biotechnologii i tak dalej, no, podchodzi się z różnych aspektów. Taki najbardziej modny to jest ten moralny, tak? No bo to jest przy takim założeniu, że w ogóle, no, że prędzej czy później uda się uzyskać te efekty, o których pan tam z tyłu wspominał. Natomiast jest też, można powiedzieć, mniej wyeksponowany, ale często pokazujący bardzo przekonujące przykłady, że wielu tych technologii nie uda się dającej się przewidzieć w przyszłości wytworzyć, tak? I że mamy do czynienia bardziej właśnie z takim technohypem, tak? Czyli że po prostu pewne technologie ze względów praktycznych nie uda się ich spopularyzować. No. Taki przykład pierwszy z brzegu. No, to jest dużo, powiedzmy, takich u transhumanistów, zwłaszcza u Kurzweila, który przedstawia te wszystkie wykresy tego, jak tam technologia tanieje, albo jak cena podzespołów, chipów spada i tak dalej. No, koniec końców, to są jakieś tam wykresy, które, jeżeli przyjrzymy się im z bliska i z czego wynikają w danym okresie spadki cen, pokazują nam obraz niekoniecznie niekończącego się rozwoju, tylko przykładowo z fotowoltaiką, tak? No bo nam podaje jego, można powiedzieć, odpowiedzią na problemy energetyczne jest taki, że cena fotowoltaiki spadnie do takiego poziomu, że wszystkie nasze problemy energetyczne zostaną rozwiązane przez tam odpowiednią ilość tych paneli. Natomiast faktycznie doszło do spadku cen, ale potem jak się przyjrzeć temu bliżej, to przykładowo wynika z tego, że spora część jest produkowana po dumpingowych cenach przez Chińczyków, tak, w Xinjiangu. I w sytuacji, w której dojdzie do jakiejś, można powiedzieć, odcięcia dostępu do tych paneli, to znowu te ceny skoczą do góry, tak? Albo przykładowo wiele tych, można powiedzieć, sprzętów komputerowych ogólnie rozumianych, wymagają dostępu do metali ziem rzadkich, które również mają swoją jakąś pewną ograniczoną podaż, a jeżeli nie w sensie jakimś absolutnym, tak? No bo przykładowo możemy pozyskać z kosmosu właśnie zasoby, to jest kwestia, można powiedzieć, tylu zasobów i lat, na które może nam nie starczyć
czasu, tak, żeby je uzyskać. No, tutaj transhumanizm, znaczy transhumanizm będzie mieć, to jest tak, trochę taki ping-pong, tyle że to jest właśnie przez taką ucieczkę do przodu, tak, że rozwiązaniem na to, że na przykład brakuje przykładowo jakiegoś tam banadu, libidenu czy czegoś tam, może być to, że przy pomocy nanotechnologii uda nam się wyprodukować te cząsteczki i to przestanie być problemem. Natomiast znowuż to są technologie, które aktualnie i w sumie od wielu lat są w jakiejś fazie prototypowej, często koncepcyjnej, żeby wyprodukować w jakimś ogromnym w akceleratorze, chociażby w CERN-ie można by teoretycznie wyprodukować złoto, tak? Tylko że to by było atom po atomie i zanim byśmy doszli do jakiejś tam istotnej ilości, no to poświęcilibyśmy znacznie więcej energii niż jest to warte, tak? No. Więc pewną taką naturalną blokadą, na którą transhumanizm się zderza, no tak samo większość tych nurtów takich techno-optymistycznych, no to jest krótkoterminowa podaż tych zasobów, tak, żeby można było zrealizować te postulaty. Mam jeszcze złota. Mój wujek, to jest inżynier, powiedział kiedyś, że najlepsze byłoby gwoździe złote. Takie do przybijania papy do dachu, ponieważ złoto nie zawieje. Tylko się to nie opłaca. Znaczy, tak, złoto samo, ale może chodzi o jakiś tam stop, tak, żeby to tak było. Natomiast właśnie analogicznie właśnie z tą nieśmiertelnością, o której Pan wspominał, że właśnie napotykamy się na duże te bariery, można powiedzieć, materiałowe, tak, w tej. Pan ma jakieś pytanie, tak, czy komentarz? Znaczy nie energia, tylko sama dostęp do materiałów, tak? W sensie pierwiastków też tych rzadkich, tak? Przejdźmy jeszcze tutaj. Więc transhumanizm oczywiście transhumanizm ma w sobie taką dozę determinizmu, że na każdy problem jest w stanie odpowiedzieć tym, że ale jeśli będzie przy jakichś takich założeniach dobrej woli, że uda nam się deterministycznie, tak właśnie w pewnym okresie czasu ten postęp osiągnąć. I tutaj jeszcze parę uwag na temat tego, co transhumanizm ma wyprodukować, czyli pierwszym krokiem to by było połączenie nas z technologią pomocą wszczepów, jakichś modyfikacji takich no, bardziej fizycznie ingerujących w naszą, będących jakąś taką augmentacją, tak? Czyli dodatkiem do naszego mózgu, czy na zasadzie jakiś protez. Natomiast no, nie są to jeszcze ingerencje w
nasz genom, tak? Teoretycznie można sobie, jeżeli ktoś ma bioniczne oko, no to może je sobie wyjąć, tak? Czy, albo ktoś ma jakąś zastawkę i tak dalej, to już można powiedzieć, jest sztuczną, to już można powiedzieć, jest po trosze. Proszę Panie Doktorze, śmiało można powiedzieć, że wiedźmin jest jak nie było nas humanistyczny, czyż nie? No właśnie powiedziałbym, że w tym sensie tutaj przeskoczymy sobie. Transhumanizm jest bardziej już ingerencją taką biologiczną, czyli, znaczy przepraszam, wiedźmin hitoporożne mają bardziej biologiczną, ponieważ są takimi no, trochę jak X-meni, tak? Czyli że za pomocą inżynierii genetycznej można potencjalnie wyeliminować pewne schorzenia, czy poprawić pewne jakości, tak, funkcjonowaniu człowieka, czy organizmu żywego. I tutaj pewien taki przeskok do tematu kosmosu. Transhumanizm i ekspansja kosmiczna de facto wymagają siebie nawzajem na różnych płaszczyznach. Ponieważ oczywiście najpierw musimy sobie zadać takie istotne pytanie, które wcale nie jest oczywiste. Czy my chcemy, żeby ludzie jako gatunek, czy my sami funkcjonowali jakoś nieokreślony czas, czy dla nas na przykład wyginięcie gatunku ludzkiego w jakiejś perspektywie, nie wiem, setek, tysięcy czy milionów lat jest problemem, tak? Bo jeżeli nie jest problemem, no to wtedy zarówno tematyka związana z transhumanizmem jako modyfikacją genetyczną, cybernetyczną człowieka, jak i jak właśnie podróże w kosmos nie mają znaczenia, po prostu sobie... Panie doktorze, jeszcze 1000 lat temu nikomu nie śniło się coś takiego, że ludzie by mieli zastawki serca. W tym momencie mamy taką technologię, która pozwala na to, żeby ludzie, którzy mają tam problemy, żeby nie zamontować zastawki serca, prawda? W momencie, kiedy rozwój technologiczny będzie rosnąć, ludzie też nie będą o tym myśleć. My o tym myślimy jako o czymś niesamowitym, jak ludzie 1000 lat temu myśleli o zastawkach serca współcześnie jako o czymś niesamowitym. To będzie zarówno zakres tego, co będzie uznawane za normalne, jak i zakres technologiczny będzie się zwiększać. Więc to będzie stopniowo, tak? Okej, tutaj można powiedzieć, bawię się w adwokata diabła, czyli właśnie powiem, a dlaczego to jest w ogóle powiedziane, że za 1000 lat mamy być w jakim nasza cywilizacja ma jakoś pójść zasadniczo do przodu, bo jeżeli sobie spojrzymy na historię nawet, można powiedzieć, tych kilkunastu tysięcy lat ludzkości od epoki neolitycznej, no to mieliśmy różne fazy rozwoju, które były brutalnie przerywane, tak jak chociażby katastrofa, która nastąpiła na końcu epoki brązu, kiedy relatywnie mieliśmy bardzo rozwiniętą tą cywilizację i na swój sposób to był nawet zglobalizowany świat, ale to w relatywnie krótkim czasie upadło i zajęło nam kilkaset lat, żeby ludzkość powróciła na większym obszarze do bardziej złożonej aktywności technologicznej. Więc Ale to
etapie. Tak, i tutaj, okej, to teraz przechodzimy do wariantu, gdzie uważamy, że twierdząco, że warto, żeby ludzkość przetrwała. To dlaczego warto, to jest jeszcze inna kwestia, tak? No bo jedną rzecz, którą się takiemu można powiedzieć, no, klasycznemu transhumanizmowi, temu takiemu singulitariańskiemu zarzuca, że to jest w zasadzie ideologia bogatych, białych mężczyzn, którzy nie mają co zrobić ze swoimi pieniędzmi i chcą po prostu żyć wiecznie, tak? No więc tutaj oczywiście potrzebna jest ku temu no, jakaś bardziej rozwinięta motywacja do tego, żeby ludzkość jaka taka na większą skalę się w to zaangażowała. Natomiast nawiązując do wczorajszej postapokalipsy, to, że ryzyka właśnie upadku cywilizacji czy wymarcia większości gatunków, cofnięcia się o te setki lat istnieją, chociażby właśnie no, wybuchy superwulkanów czy wydarzenia o skali kosmicznej, czy to odstawmy może na bok, a skupmy się najpierw na tych takich naturalnych, można powiedzieć, wymagających no, potencjalnie bardzo dużych no, jakichś nakładów, żeby im jakoś przeciwdziałać. Tak? No, mówiłem wczoraj, że teoretycznie są możliwości, żeby nawet z superwulkanem sobie poradzić, tak? Czy z kometą, która do nas leci, ale jeżeli już na przykład mielibyśmy do czynienia z supernową, która w najbliższym otoczeniu wybuchnie, no to wtedy nasze szanse na przetrwanie są no, znacznie mniejsze, tak? Więc żeby gatunek ludzki mógł przetrwać w takim dłuższym okresie, tak? Jeżeli to jest dla nas jakiś problem, no to co mówi Elon Musk, musimy tak jakby no, zwiększyć liczbę takich no, backupów, tak, dla naszego gatunku, czyli musimy dokonać ekspansji no, nie tylko poza naszą planetę, no ale także jak najdalej poza nasz Układ Słoneczny, docelowo też do innych galaktyk i tak dalej. Z tym, że przy naszej ziemskiej biologii, to to jest to niemożliwe, tak? Żeby odbywać długotrwałe podróże jakieś międzygwiezdne, tak? Zahibernowani i tak dalej. Stacje popaleniowe. To okej, okay, to kolega tutaj przeskoczył trochę o poziom, tutaj jeszcze właśnie do poziomu tych postludzi, czyli do tak zwanych infomorfów. To właśnie przez to, że mamy biologiczne ograniczenia aktualnie, to żeby móc zrealizować ten postulat przetrwania ludzkości jako takiego, musimy no, przekształcić przynajmniej tą grupę ludzi, która ma wyruszyć tą przestrzeń i być naszym takim no, zabezpieczeniem na rzecz
takim gatunkowym zabezpieczeniem, no to musimy ich przekształcić, tak, właśnie przy pomocy technologii, więc transhumanizm jest, znaczy, więc nasza ekspansja kosmiczna jest na ten transhumanizm skazana, jeżeli ona ma się jakoś udać, tak. Czy to właśnie w takiej formie, że no, będziemy mogli nasz organizm w stan takiej anabiozy, tak, wprowadzić, czy właśnie uodpornić nas na wszelkie, można powiedzieć, ksenomikroby, które potencjalnie mogłyby pojawić się na jakichś innych światach, do których dotrzemy, czy w ogóle, żeby dostosować chociażby nasze umysły do funkcjonowania w takiej przestrzeni znacznie mniejszej na bardzo długi czas, no to to wszystko wydają się być tak poważne dla nas zagrożenia, że powiedzmy zwykłym coachingiem bez faktycznie ingerencji człowieka trudno będzie rozwiązać, tak? I tutaj można powiedzieć, no, ścieżki są właśnie te transhumanistyczne dwie, czyli właśnie jedna to jest daleko idąca ingerencja biologiczna, z tym, że znowu tutaj jako, że substrat byłby białkowy, no to też on podlega zagrożeniu ze strony promieniowania kosmicznego i innych takich. O, właśnie to jest taka ciekawostka, pewnie pan... Właśnie, dobrze, że pan... Miałem właśnie wspomnieć na imię Zborczaki, bo właśnie to jest jedna z takich już obecnie badanych modyfikacji, która, czyli właśnie takie stworki, które są w stanie przetrwać na... to są mikroby, tak? Które są w stanie przetrwać na powierzchni... Znaczy nie, to są takie małe misie. Tak. Znaczy nie, no... To po prostu są mikrostabilne, tak? No, w tym sensie. Natomiast tak, potencjalnie... no, tylko, że to jest znowu, to jest pewna kwestia koncepcyjno-prototypowa, no, która będzie wymagała no, prawdopodobnie długich badań, tak? To znaczy, okej, nie wiem ile mamy czasu, bo tutaj można oczywiście... jeszcze dwa słowa, kryzys naftowy, początek lat 70. To jeszcze takiego, więc tylko żeby przelecieć, tak, no... To jest taki termin, ciekawy ten infomorf, tak? Czyli coś, co hipotetycznie jest możliwe, rozważane bardziej filozoficznie w tej chwili, natomiast to czy jesteśmy w stanie treść naszego umysłu na zasadzie uploadu przerzucić do nośnika niebiałkowego, no to To jest już bardzo daleko idąca taka... Nie wiem... Kwestia, czy zapis naszego umysłu będzie nami? To będzie tylko kopia. I właśnie to jest kwestia taka, że... No, właśnie to jest ta, można powiedzieć, część transhumanizmu, która wkracza w sferę już bardziej fiction, na tym etapie przynajmniej, niż science, tak?
czyli założenie, że uda się, można powiedzieć, całość naszej takiej, no mimo wszystko bardzo cielesnej takiej jaźni przekopiować na jakiś nośnik, no, nie wiem, na pendrive'a, tak, jakiegoś tam przyszłościowego, czy na jakiś serwer i potem ewentualnie upowłokowić, tak, czyli właśnie stworzyć, czyli przenieść tą treść do jakiegoś mecha, tak, przykładowo. Więc to jest oczywiście, można powiedzieć, pieśń w przyszłości i coś na co uważam, że będziemy mieli jeszcze sporo czasu i na jeszcze wielu konwentach będziemy mogli powracać do tego dylematu, czy właśnie człowiek będzie mógł być tym, no, będzie mógł być tym międzygwiezdnym stworzeniem, które skolonizuje kosmos. Jedyne co wiemy, że bez tej daleko idącej interwencji długofalowo to nie będzie możliwe, więc jeżeli chcemy, żeby ta ludzkość przetrwała, to długofalowo będziemy skazani na ten transhumanizm, tak. I to się będzie jakoś wzajemnie nakręcać, ale to co wspominałeś a propos lat 70. To zawsze może przyjść jakaś zima, czy to właśnie w badaniach kosmosu, czy w badaniach biotechnologicznych, sztucznej inteligencji, która zatrzyma ten postęp na długie lata, nie z winy inżynierów i naukowców, tylko właśnie decyzji politycznych i problemów ekonomicznych, które powstały. Znaczy ja tak, okej, okay, ja tak tylko chciałem tak podsumować i ponieważ kończy się nam czas, zaraz będzie kolejna prelekcja, to ja zachęcam do kontaktu, do przystąpienia do grupy Transhumanizm na Facebooku, do Polskiego Stowarzyszenia Transhumanistycznego, możecie nas tam łatwo znaleźć. Tutaj jeszcze było trochę rzeczy, do których można było nawiązać. Ale no, bardzo dziękuję za interaktywny udział Państwa. Dziękuję. A, jeszcze zapraszam na panel o 14:00, będzie o przyszłości. Thank you.